Słuchajcie, mamy coś ładniejszego trochę. Może pan przytrzymać mi kamerę? Bo tutaj właściwie nie zdążyłem mi sobie zapiąć na głowę. Ja bądź. Na dzień dobry. Mówiłem? No, chwila i przyszła. Czekaj. O, taki karasek. Dobra, mamy go. Tak. Wypuszczę go tutaj trochę dalej, żeby nie stworzył stada. Nie wiem, czy będzie widać. Mam wskazania tutaj na sławiku. Przez chwilę, 15 minut temu, wyrzuciłem sobie 3 kule zanęty od stynki połączonej z gliną. No nic, włączyłem kamerę, widać, że już chęci do brania osłabły. Karaś pewnie złocisty. Chciałem ustawić sobie Nie, coś większego jest chyba. Nie, karasek. Karasek marny. Chociaż lepsze to jak świnia bagienna. I tam sobie trochę dalej tym razem. Tak metr dalej tylko. Bo tutaj tylko właśnie to się dowiedziałem, to tutaj raczej ryba chodzi blisko. Mamy jakiegoś małego skrzata. Co to jest? Płotka! Płotka! Luz musisz mieć. Płotka? To płotka jest? Płoteczka. Na początek mamy takie malutkie skrzaty. Co się powoli zaczyna budzić. Zaraz po skrzatach wejdą pewnie jakieś większe rybki. Większe rybki mam na myśli karasie złociste. Nie można marzyć. Raczej trzeba być realistą. Oczywiście zestaw to mam waglerka założonego, a na końcu mam przypon taki 20 cm. Tak jak mi polecono. Ja się nie znam. Więc nie będę kwestionował to, co ktoś mówi. Rycka na hak, taka. I sobie rzut zrobiłem. Kolejny, tylko żeby to nie była płoć. Bo jak to będzie płoć, to trochę zacznie to być męczące. Mamy kija zarzuconego i zaraz przygotuję sobie podpórkę na podbierak specjalną i będę mógł się wygodnie rozłożyć na krześle. Nie zdążyłem włączyć na branie, branie było gwałtowne i nagłe i będzie to chyba największa moja ryba dzisiaj. Ło, karaś złoty. Morto, złoty karaś. No proszę, takie rzeczy. Kurna, ja tutaj będę często przyjeżdżał chyba. Naprawdę. Ile tych rybek małych mi się wrzuciło. Co jest? Ja. Złoty karaś z dodatkiem. Oj. Dobra, dzieją się dziwne rzeczy. Musimy coś zrobić. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ja dopiero w tym momencie odkryłem ten zbiornik. Znaczy ja odkryłem, będąc w Krakowie, zbiornik, który miałem 45 minut drogi ode mnie, w którym mogę się nałapać karasi złocistych, innych ryb, a nie tylko tuchnącej świni bagiennej. Powinny akurat ryby zacząć reagować. Ja tutaj zanęcony trzema kulami. Pociągnięcie akurat chyba było. Jedno. O, już się biją. Już się tu kołota. Tutaj prawdopodobnie ryby są bardzo pokaleczone. Ludzie tutaj korzystają z naprawdę dużych haków, z tego co mi wiadomo.
więc one tutaj biorą tak bardzo lekko i tutaj będzie dużo niewziętych kur na brań, takich, które wydawałyby się dobre do wcięcia. Wtedy pech chciał, że teraz tak zaciąłem, że muszę wędkę wycofywać do tyłu i muszę rozplątywać zestaw. Na razie podnęcać nie potrzebuję, bo ryba jest, brania są. Większość tutaj to jest oczywiście drobnica, ale zdarzają się właśnie pomiędzy tą drobnicą większe sztuki. Jak do tej pory dały mi o sobie znać bękarty i karaś złocisty w miarę ładne. Co następne? Może kolejny karaś złocisty, może lin, karp, płoć. No płoć oczywiście też jeszcze wpadła, w miarę fajna. Naprawdę cieszę się, że tutaj świnia bagienna jest bardzo nieliczna. To jest bardzo pocieszające. O. Tym razem mała rybka. No. Malutki. Karasek, oj. Ja mam 0,18, to mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj podsunąć do karasia. No tak, to co właśnie mówili. Te karasie mają strasznie pokaleczone warki. Mordeczki. Ryba, no jest. Jest. Tak szczerze, no ryba rzeczywiście tutaj jest. Ja tutaj na pewno przyjadę. To jest staw miejski w Lubartowie. Możecie mnie tutaj spotkać. Deklaruję. Już skubię, już jedzie. Tylko niestety duża część z tych ryb, które biorą, to się nie wcina. Ale brania są, emocje są. Mamy kolejną rybkę. Jest to właśnie, nie wiedziałem, czy karaś czy lesz, ale to jest karaś. I to jakiej wielkości. Dziękuję. Dziękuję, że mi się spiąłeś. Właśnie jak tak mi się lekko będą zahaczać te karasie, to ja będę bardzo wdzięczny. Podnęciłem sobie parę kul. Prawdę chyba 3 kule takie większe. Czyli, że nie wiem, pół kilo zanęty z gliną poszło. I garść kukurydzy z procy. Celnie wyrzucona. Na wprost. Tym razem jest ryba. No i jest karaś. O, i od razu z małymi rybkami. Odpisz jabłkę. Dobrze, teraz płyń. Niby jakieś są, ale i tak one osłabłe. Więc zarzucimy sobie dwie małe kulki. I druga. Rzucamy tutaj trochę bliżej jedna, druga trochę dalej, żeby po prostu zrobić dywan. Bo dywany ryby trzeba zaskakiwać. Jest druga wreszcie ryba, nie podrybek, tylko jest ryba porządna, karaś złocisty. Taki trochę większy, ładny. Taki karasek. Fajny, no. Jeszcze jakaś ryba, a nie podrybek, tak jak to. Mamy tutaj kacza. Kacz tutaj wpłynął. Na szczęście wypłynął z zanęty, bo zauważył coś niepokojącego. Co to nie wiem, ale coś. Ale niestety znowu do mnie przypłynął. Myślę, że coś kaczowi dam. Kacz pewnie. A nie, widzi żyłkę. Muszę powiedzieć, że kacz w miarę mądry jest. Ale to nie jest duży kacz, to jest mały kacz. Mała kaczawa. A jeszcze idzie tutaj do mnie. Dekoncentrować będzie. Z rybami dogadana jest. Tak zwane przeze mnie skubiksy biorą teraz. Karasie złocisty nie mówię, są. I jest. Tylko pewnie to jest bękart.
No, no, Mr. Fish, you not go to water to family, you go to siatka. Nie, żartowałem. Ale płoć to już taka w miarę fajna. Oni to nazywają czubaczek amurski. Czubaczek amurski. Rozumiesz to, mołdo? Czubaczek amurski. Gdzie jest ten karp? Teraz jak ci pokażę mojego czubaczka amurskiego. Czubaczek żółty amurski. To będzie. A zaraz jeszcze, jak nic się nie będzie działo, oprócz takich właśnie typu właśnie płotki albo takie bynkardy takie malutkie, to wtedy sięgniemy po broń numer 2, mianowicie kanapka. Broń zwierza kanapkowego i w niego będzie wchodziło kukurydza i biały robak lub pinka. Dobra, kończę, bo tutaj i tak maszyna chodzi z tyłu, a ja tutaj odławiam na razie same małe rybki. Jak będzie coś większego albo mniejszego, to tam poinformuję. No a więc na tle tego pięknego zbiornika kończę, mówię wam dobrego dnia i miła.